Cześć, dzisiaj jak zwykle chciałabym kontynuować naszą dyskusję o myślach, bo właściwie o tym tutaj rozmawiamy na tym kanale. Pójść z tym głębiej, tak? bo dostaję bardzo dużo pytań, nawet nie tutaj na kanale, ale na moim Instagramie czy na maila i widzę, że Was to fascynuje, że chcecie wiedzieć więcej, że czujecie, że coś, coś tu jest na rzeczy, jakaś prawda jest w tym wszystkim, w tym całym rozumieniu, w tym three principles, trzech zasadach i bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy, że pytacie, że drążycie, że kwestionujecie to, co mówię i że mogę właśnie odpowiadać na takie pytania. Więc dostałam pytanie od mojego dawnego podopiecznego, nazwijmy go Janek, powiedzmy. I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Napisał mi tak, że miał lęki, tak, różne, różne lęki, dotyczące swojego ciała i wynikały one z takiego gdzieś wewnętrznego rozedrgania, tak, z takiego jakiegoś poczucia, że że jest jakaś dziura w nim, tak to ujął, I, i to wynikało z tego, że w pewnym momencie życia po prostu przytył, spuch zmienił się bardzo fizycznie, tak, i że właśnie to, to, to rozedrganie, ta niemo, niemożność poczucia poradzenia sobie, zaakceptowania tego stanu rzeczy, ani zmienienia go sprawiła, że właśnie zaczął no, mieć jakieś stany lękowe itd. No i tak dalej. No, i właśnie Janek mi pisze, że, że w takim razie to jest, o ile dobrze zrozumiałam, bo, bo to była dosyć dłuższa konwersacja, że w takim razie jest to dowód na to, że nie każde doświadczenie, jakie mamy, pochodzi z myśli. Także czasami jest coś głębiej niż myśli, czyli na przykład właśnie jakieś takie wewnętrzne rozbicie, rozedrganie, czy czasami jakieś, nie wiem, choroby psychiczne, itd. itd. Choroby psychiczne na razie zostawmy na boku, opowiem Wam o tym takim właśnie rozbiciu. Ja śmiem twierdzić, że Każde rozbicie, tak? każde jakieś właśnie poczucie niepokoju wychodzi wyłącznie z myśli, jaką mamy w tym momencie. Tak? Jeżeli mamy myśl, nie wiem, przytyłam i to jest straszne, i to jest nie do zaakceptowania, i tak dalej, no to będziemy mieli dokładnie to samo uczucie, jak ta myśl, tak? czyli. Będziemy czuć stres, jakąś niepewność, może właśnie lęk, nie? jeżeli się e, będziemy w nią wkręcać bardziej i bardziej. Tak? bo to, co czujemy, jest zawsze jeden do jednego tym, co myślimy. Nie można myśleć stresujących, okropnych, e, przerażających nas myśli i, i czuć szczęście i radość. Tak to znaczy. Jeżeli takie myśli ci przychodzą, a ty nie zwracasz na nie za bardzo uwagi, tak? Po prostu wpuszczasz je jednym uchem i wypuszczasz drugim, no to jakby czujesz się neutralnie. One ci nic nie są w stanie zrobić. To jest na zasadzie wiesz, o to fakt, co mi tu wpadło do głowy i tyle, tak? I zajmujesz się dalej swoim dniem. Nie? Ale jeżeli mm, wierzysz w te myśli, tak? Jesteś w nich osadzona, czy osadzony. I, I właśnie myślisz, o kurde, nie wiem, przytyłem, przytyłam, to jest straszne, i tak dalej, no to będziesz właśnie to odczuwać, nie? No i w pewnym momencie to, 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 to zmieni się w jakieś właśnie lęki, nie? Jeżeli pójdziesz dalej gdzieś tą ścieżką, to na, na tej skali się przesuniesz dalej, no to będzie to uznawane za jakiś lęk. I teraz, właśnie, co z tym naszym. Jakimś wewnętrznym rozbiciem. Eee, uważam, że to jest też myśl, jaką mamy w tym momencie, tak? jeżeli tej myśli nie mamy, to doświadczenie znika, naszego, znika z naszego pola widzenia. Tak, czyli jeżeli sobie myślę, właśnie e, e, jestem gruba i to jest nie do zaakceptowania, tak? mam to doświadczenie. Jeżeli myślę sobie jestem gruba i, no i po prostu muszę to zmienić. No, to mamy zupełnie inne doświadczenie. Jeżeli myślisz sobie, jestem gruba, tak, czy gruby, yy, czy, czy nie wiem, mam nadwagę, i to jest okej, okay, no to doświadczasz tego, że to jest okej. Okay, nie? Jakby to, co to chcę, po, chcę powiedzieć, to to, że tak fundamentalnie nie jest z nami nic nie okej. Okay, tak, właśnie poczucie, że problemem jest to, że myślisz, że jesteś nie okej. Okay. Także myślisz, że to, co się stało, czyli na przykład przy Tycie, e, jakoś cię zniszczyło, tak, jakoś zniszczyło twoją psychikę, że twoja psychika w ogóle może się złamać czy zachorować. Twoja psychika jest zawsze nienaruszona, jest zawsze twoje zdrowie psychiczne, jest pełne i kompletne, zawsze, tylko czasami przesłaniają e, to zdrowie psychiczne. Właśnie takie jakieś strachliwe myśli, niepewne myśli, przerażające myśli. Tak? Czasami masz takie myśli, ponieważ masz jakiś brak balansu w chemii Twojego mózgu. Nie? I to można nazwać właśnie chorobą psychiczną. Tak? I ten brak balansu powoduje, że masz na przykład depresyjne myśli. Nie? Ale gdyby. Mając nawet ten brak balansu chemicznego, gdybyś nie miała tych depresyjnych myśli, czy jakieś tam, że coś ci się, nie wiem, zwiduje, nie? no to byś nie miała tego doświadczenia, tak, właśnie tej, um, tej choroby, tego cierpienia. nie? Więc nawet um, jeżeli, nie wiem, przytyjesz i tak dalej, ale nie będziesz myśleć, coś jest ze mną nie tak, jestem, nie wiem, nienormalny, tak? Coś jest fundamentalnie zepsute we mnie psychicznie, no to będziesz w stanie po prostu tą sytuację wziąć jako fakt, z którym coś trzeba zrobić. Albo i nie, tak? Ale nie będzie właśnie to dla Ciebie e, przerażające, nie? Więc podsumowując, uważam, e, znaczy uważam, no z tego, co, co rozumiem, właśnie z tej filozofii, e, Three Principles, co, co ja sama widzę, co jest pomocne dla mnie, co jest pomocne dla moich podopiecznych, to zrozumienie, że nie ma innego źródła doświadczenia nie ma niż myśl w tym momencie. Tak, to co myślisz, doświadczasz w tym momencie. Koniec. Tak? Jeżeli tego nie myślisz, to tego nie doświadczasz, choćby ci dwie nogi urwało na wojnie, tak? to jeżeli w tym momencie myślisz o czymś innym, to tego nie masz, tego bólu, nie masz tego cierpienia. I to jest rewolucyjne, tak, bo to oznacza, że zawsze jesteś ok, zawsze jesteś zdrowy. Tak? Po prostu przez Twoją głowę przelatuje myśl która sprawia, że cierpisz. I okej, okay, może mi powiesz, no dobra, ale co, nie wiem, jak ktoś mi umrze, to co, to jest też tylko moja myśl? Tak? No nie, no to są fakty. Ktoś Ci umarł, czy przytyłeś, czy urwało Ci dwie nogi. Tak? Ale to, czego doświadczasz w tym momencie, nie? Czyli tego cierpienia, jest wywołane myślą w tym momencie, tak? Bo jeżeli nie myślisz o tym, że ktoś Ci umarł, powiedzmy, nie czujesz tego cierpienia, nie? I to nie chodzi o to, żeby nie myśleć o tym, la, 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 tak, nikt mi wcale nie umarł. Nie o to chodzi. Nie? Bo będziesz myśleć, bo taka jest trajektoria żałoby, tak, że przychodzą Ci te myśli niosą ze sobą te emocje i płaczesz, tak, potem przychodzą coraz mniej, 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 mniej i na przykład, nie wiem, po dwóch latach prawie w ogóle nie przychodzą. Potem przychodzą już tylko jako wspomnienie, tak, typu, kurde, fajnie by było, gdyby nie wiem, moja mama tutaj ze mną była, tak, yy, yy, powiedzmy, czy mój tata, czy mój dziadek, nie? bo są moje urodziny. Potem, yy, ale już nie niosą te myśli takiego, takiego cierpienia, tak? takiego żalu. I oczywiście trzeba je przeżywać. Nie? W takim wypadku nie mówię, że nie, absolutnie, nie mówię, że trzeba negować swoje doświadczenie, ale chodzi mi o zrozumienie, skąd się to doświadczenie bierze. Tak? Ono się nie bierze z tej śmierci kogoś, ono się nie bierze z tego przytycia, ono się nie bierze, nie wiem, z tych urwanych nóg czy coś tam, przepraszam za, e, za przykłady e, dziwne, ale bierze się po prostu z myśli w tym momencie. Nie? E, ja wiem, że to może być szokujące, ja wiem, że to może być, jeżeli się spotykasz z tym pierwszy raz, to może być dziwne. I, i, I niezrozumiałe, ale to jest naprawdę, naprawdę game changer. Tak? To totalnie zmieniło moje życie życie wielu moich podopiecznych mojej mamy, która obudziła się ze swoich stanów lękowych. Tak? Moja mama miała stany lękowe, depresję, po prostu się z nich obudziła, zostawiła je za sobą. Nie? Więc, jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to oglądaj moje filmiki. Przeszłe, przyszłe i koniecznie kup książkę Rewolucja od wewnątrz, którą właśnie wydałam. Strona wydawnictwo wilcza.pl, tam możesz tą książkę kupić. Naprawdę warto, tak? Bo jak ja tłumaczę tak, jak potrafię, tak myślę, że Michael Neal, autor tej książki, tłumaczy naprawdę rewelacyjnie o co chodzi. Nie? Więc jeżeli interesuje Cię ten temat i chcesz uczynić swoje życie. Łatwiejszym i milszym, tak? Zaufaj mi, to bardzo, bardzo Ci ją polecam. Dobra, czekam na kolejne pytania, na kolejne dyskusje. A my, jak zawsze, widzimy się w kolejny poniedziałek. Pa pa!